Dziś krótka trasa, pętla około 65 km. Wyjeżdżam z Lublina, jadę do Wojciechowa, później przejadę obok Bełżyc i powrót nad Zalewem Zembożyckim. Godzina 16:50. Po pracy postanowiłem, że wyjdę na rower. Szybko się zebrałem, trochę za szybko, bo jak już zszedłem z 4. piętra z rowerem na dół i chciałem jechać, to okazało się, że wziąłem zwykłe buty, a nie SPD i musiałem się wracać na górę. Co za przygody z Łachu. Zaprojektowałem trasę, jest to pętla i wyjechałem w przeciwnym kierunku niż powinienem. No więc w Łachu odwróciłem kierunek jazdy i przestało nawigować. No i dłubałem w nim, nie wiem, z 10 minut chyba i się w końcu udało, więc jadę dalej. Właśnie starłem sobie nowiutką tylną oponę na awaryjnym hamowaniu. Jakieś szczeniaki wyskoczyły mi pod koło. Nie najechałem żadnego. Miałem dzisiaj nie robić postojów, a to już jest, nie wiem, czwarty. Jestem już w Wojciechowie. Tam jakbym skręcił w prawo, to bym wyjechał na tą Kuźnię. Ale ja tu odbijam w lewo i kieruję się w stronę Bełżyc. 28 km. 33 km. Trochę się chmurzy. Mam nadzieję, że nie będzie padać. W sumie nie sprawdzałem pogody. Skręt w lewo i dobrze, bo tutaj mam cały czas pod wiatr, trochę się zmieni.
jakiś wypadek, muszę robić objazd. Jadę już kilka kilometrów tym objazdem. W sumie nie wiem, gdzie jestem, bo tędy nie jeździłem. Gonię jakiegoś zawodnika. Przystanąłem na chwilę i sprawdziłem, gdzie jestem. Jestem już blisko Lublina i miałem wrócić na trasę, którą wyznaczyłem. Musiałbym się cofnąć parę kilometrów, ale jest pogoda niepewna. Już jest spore zachmurzenie, więc jednak postanowiłem, że szybko wracam do domu. Coś mi się wydaje, że Suchy dzisiaj nie dojadę. Jeszcze jakieś 10 km do końca. Ajajaj, co tu się dzieje? Jeszcze czerwone światło. Dotarłem do trasy, którą oryginalnie zaplanowałem. Zaraz będę odbijał w prawo i to już będzie Zalew Zębożycki. Jestem już nad zalewem. Zostało 11 km ścieżki rowerowej. Minąłem zalew, teraz kilka kilometrów ścieżką rowerową wzdłuż Bystrzycy. Tutaj będę kończył to nagranie. 66 km, 4 do końca, średnia 27,9, co jest super jak na mnie, jeszcze chyba nigdy takiej nie miałem. No, ona trochę jeszcze mi spadnie, bo ostatnie 2 km mam pod górę.